Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Pakulski, mam dzisiaj czwartek, 6 dzień lipca, zapraszam na poranny przegląd spółek. Wczorajsza sesja przyniosła kontynuację ataku giełdowych niedźwiedzi. Słabo poradził sobie WIG20, który stracił około 2% na zamknięciu. Co prawda cały czas znajdował się wczoraj na zamknięciu powyżej poziomu 2000 punktów, ale ta przewaga w ostatnim czasie dosyć mocno spadła. Już wiemy, że na początku bieżącej sesji WIG20 tracił około 1% i znalazł się poniżej granicy 2000 punktów, czyli tego kluczowego czynnika, kluczowego poziomu dla polskiego indeksu w ostatnim czasie. Trochę lepiej radziły sobie indeksy małych oraz średnich spółek. Obroty, jak na polską giełdę, były w miarę przyzwoite. Takich dużych spadków nie odnotowaliśmy wczoraj jednak na Wall Street. Tam trzy główne indeksy, czyli Dow Jones, S&P oraz technologiczny Nasdaq, straciło od 0,2 do 0,4%, w zależności oczywiście od indeksu. Wczoraj poznaliśmy notatkę z ostatniego posiedzenia amerykańskiego banku centralnego, czyli Fedu. Okazuje się, że wszyscy członkowie Fedu są za dalszą podwyżką stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, aby zdusić inflację. Co ciekawe, kilku członków było też za podwyżką stóp procentowych w czerwcu. Oczywiście ostatecznie stopy w czerwcu zostały utrzymane przez Fed na bieżącym poziomie, ale wtedy już Fed zaznaczył, że jeszcze do końca roku można spodziewać się dalszych podwyżek stóp procentowych. Te informacje między innymi negatywnie wpłynęły na azjatyckie indeksy, w tym wypadku na przykład chiński Hang Seng stracił 3%, to jest to indeks, który skupia wokół siebie największe chińskie spółki. Słabo też poradził sobie na przykład japoński Nikkei czy koreański Kospi, które również straciły mocno powyżej 1% na dzisiejszym zamknięciu. Z tego też powodu słabsze otwarcie w Europie i WIG20, o którym już wspominałem, znalazł się już poniżej granicy 2000 punktów. Czy uda się obronić ten poziom w ciągu dzisiejszej sesji? O tym oczywiście się przekonamy, ale my przejdźmy już do spółek. Polimex Mostostal, który wczoraj bardzo pozytywnie się wyróżnił na szerokim rynku, zyskał 35% i co najważniejsze, zyskał to, czy co ważne, nie zyskał tego bez podania jakichkolwiek informacji, ponieważ takie informacje się pojawiły. Chodzi o fakt, że konsorcjum z Polimexem Mostostal podpisało umowy z Orlenem. Umowy dotyczące wykonania prac wielobranżowych przy rozbudowie instalacji Olefin, czyli tej instalacji, w której Orlen kilka dni temu informował, że koszty budowy Olefin wzrośnie z około 13,5 miliarda do 25 miliardów złotych. Okazuje się, że kontrakt dla Polimexu Mostostal dla grupy wyniesie około 3 miliardy 430 milionów złotych netto za wykonanie prac. Jest to prawie 89% wynagrodzenia całego konsorcjum. W związku z tym faktem wczoraj Polimex zyskał 35% na zamknięciu. Osobno jeszcze Orlen poinformował, że marża rafineryjna tej spółki wzrosła w czerwcu do 16,6 dolara w porównaniu do 12,5 dolara miesiąc wcześniej. Ten Square Games z kolei oszacował, że jego przychody w drugim kwartale wyniosły 101 milionów złotych. Prawie 63 miliony złotych przypadło na flagowy tytuł, czyli Fishing Clash, 24,3 miliona złotych. To Hunting Clash, czyli drugi najpopularniejszy tytuł ten Square'a. Spółka podkreśla, że dane nie uwzględniają przychodów odroczonych w czasie i są to dane szacunkowe. Ostateczne wyniki poznamy przy publikacji półrocznego raportu, który ukaże się 6 września. Intercars z kolei po sesji poinformował o skonsolidowanych przychodach za czerwiec. Te wyniosły ponad 1,5 miliarda złotych i były 22% wyższe rok do roku, a więc to tempo wzrostu przychodów wysokie cały czas w grupie Intercars się utrzymuje. Od początku roku grupa Intercars wypracowała ponad 8,5 miliarda złotych przychodów, jest to o 25% lepiej rok do roku. Przychody samej spółki Intercars wyniosły 1,40 milionów złotych, jest to 18% więcej rok do roku. W rozbiciu na poszczególne lokacje geograficzne Polska wypracowała 626 milionów złotych, za granicę ponad 750.
I na koniec powróćmy jeszcze na moment do live chat software, który w ostatnim czasie często się pojawiał w komentarzu porannym i w nagraniu wideo. Spółka zapowiedziała, że chce zwiększyć wskaźnik ARPU, czyli wskaźnik średnich przychodów na użytkownika. To oczywiście będzie zależeć od wielu czynników. Na chwilę obecną ARPU produktu live chat wyniósł na koniec czerwca 158 dolarów w porównaniu do prawie 160 dolarów kwartał wcześniej, czyli delikatnie spadł. Jeżeli chodzi o produkt chatbot, 122,5 dolara na koniec czerwca w porównaniu do 121 na koniec marca, czyli niewielki wzrost, ale już jeżeli spojrzymy rok wcześniej, to były 102 dolary, więc tutaj wzrost jak najbardziej jest odczuwalny. Live chat też zapowiada, że chce aktywnie zarządzać swoimi cenami i dostosowywać je do warunków rynkowych. Na koniec prosiłbym poświęcić chwilę na zapoznanie się z informacją prawną. Przypomnę w tym momencie, że inwestowanie na giełdzie jest zawsze związane z ryzykiem. To wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.